No, dzień dobry, witam wszystkich. Przyjechałem sprawdzić tutaj ten jeden ulik. To jest ten ul, ten bakwast, który przyniósł rekordy miodu. Stał w mieście. I o co chodzi? Tutaj byłem, będąc ostatnio, te pszczoły były wszystkie na górę, było dość chłodno. One były na górze. Ciasto, widzę, one tu biorą to ciasto. Ale tu na górze jest kupa pustych ramek i chcę to sprawdzić dlaczego, co jest na dole, na dolnych, tutaj może coś trzeba poprzekładać. A mówiąc szczerze, to nie wiem. Tu jest kapelusz na wszelki wypadek, chodzi podkurzacz, teraz trzeba im tam dmuchnąć, ale najpierw odłożymy aparat, tak żeby coś było widać, chcę położyć. Jak ja będę tutaj coś robił. Opsa. Okej. Mam nadzieję, że będzie widać. Jak nie, no to trudno. Zobaczymy, co tu jest. Te pszczoły są takie jakieś śmiesznie rozbiegane. Matka czerwiła latem jak zwariowana. Może być, że się wyczerwiła. Chociaż z tego ula jest ciepło, wali światło. Z tej strony nie ma nic. Tu jest nakrop, czyli one skądś przenoszą. Nie latem mi przed nosem. Skądś przenoszą. Mnie interesują te ramki w środku. 2, 4, 5 ramek. Ta z boku jest też, widzę, pusta. Jest też trochę. Albo biorą stąd, albo składają. Tu jest też jakiś nakrop, widzę. A tu stąd 40 metrów w stronę pola jest, rosną poplony, też odłożę z boku. Dziś jest 20 stopni ponad, jutro ma być już zimno. Tutaj spróbujemy zobaczyć, co tu jest. Tu jest też trochę pochlapane antyropem. Ta ramka można na dół przełożyć. Pszczoły buczą. Ta ramka jest pełna. Ta ramka jest pełna. Ale widzę, o, miseczki matecznikowe. Się mi okazało, że ta matka się po prostu wyczerwiła i one nie mają matki. Dlatego one są, będą takie rozwijane tutaj. Ta ramka jest też pełna, tu jest ciągle dolewają, albo skądś przenoszą, albo i trochę pyłku. Z tej strony to samo, tu jest jakby świeży doniesiony. Tutaj widać spokojna, ja patrzę troszeczkę za mateczką oczywiście. Nie wiem, czy ja ją znajdę, ja mam zawsze problem znaleźć mateczkę. Jestem gdzieś teraz w środku gniazda. Ja bałem się, że
że one po prostu nie mają pokarmu, ale ja widzę, że pokarmu mają dużo. Przynajmniej te 5 ramek tutaj, które zdjąłem, są pełne. Te dwie były, jest mniej. Zobaczymy jeszcze na dole, co tam jest na dole. Chopsa. Na dole jest też dużo pszczółek. A więc ten kłęb jest na... Tu jest pyłek i odrobina pokarmu. Ja to zabiorę. Nie będę tego zostawiał. Jest też pyłek. Można też zabrać. No ja nie chcę tu dostać pod oko dzisiaj. One nie atakują, ale... Ale latają mi przed koło nosa i trochę mnie irytują. Tu jest też pyłku, też tą ramkę zabieramy. Zobaczcie, bo ten korpus na dole był dostawiany. Już pyłek i pokarm, to już zostawimy. To już zostawimy. Co tu jest? Tu jest pyłek. Też zostanie. Tu jest też pyłek i pokarmu na kropu naniosły. Czyli ten kłąb wisi tutaj właśnie na ten. A one... Ale ja ciągle... Nie widzę matki. Jest też masa pyłku. Tutaj będzie potrzebny wiosną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to też zabierzemy. I tu jest pyłek i trochę pokarmu. Ten... Dwa, pięć, sześć.
6, raz, 2, 5. Mam jedną ramkę pustą na dół. Wystarczy. Wkładamy tu. Widzę co czego. Nienawidzę pusto. Tych listew zrobiłem to, tak chciałem być oryginalny jak Libik. To gówno tylko teraz przeszkadza. Okej. Ja mogę jeszcze włożyć tam też tą szóstą. Na drugą. Dwa, cztery, pięć ramek, 5,5 ramki pokarmu. Teraz to położenie jeszcze nie przyleży. Się zastanawiam, czy nie przejść jeszcze raz, nie poszukać tej matki, bo tak strasznie huczą i chyba to zrobię. Tutaj nie ma. Tutaj pełna ramka, ciężka. Nie wiem ile waży, ale to jest tylko odkryte, a to wszystko jest dalej w pokarmie. Z tej strony jest to samo. Ja tu patrzę ciągle za mateczką. Zdejmę ten kapelusz, żeby lepiej widział. Ja nie mogę nic powiedzieć, pszczółki się uspokoiły. Jedynie co, no nie widzę tej odkurzonej matki, ona była z żółtym opalitkiem. Nie ma. Czerwy żadnego nie ma. I dobrze. Na pszczole barozy też nie widać. Teraz nie. Pszczółka malutka z komórki 4,9.
kochani, że jak on stał latem na 7 korpusach, tak teraz jak na bakwasta, to bardzo mało się zrobiło tej pszczółki. Ja mam ciągle wrażenie, że tu jednak nie ma matki, bo to... Bakwast by tam ciągle coś przynosił. Na świecie matka ciągle by składała jajca, bo to... Pszczółka, maleńka pszczółka. Maleńka pszczółka z 4-9 komórki. Nie, no ja tej mateczki nie znalazłem. A więc co my zrobimy? Co my zrobimy? Tu jest matka karnika. Odkład zrobiony. Ja te pszczoły złączę na jedną ramkę i wsadzę tutaj. Połączę te dwie rodziny. I tyle, nie? No co ja tu mogę więcej zrobić? Nic. A jak tą matkę przeoczyłem, okaże się, że ja ją przeoczyłem, no to one będą wtedy, no muszą sobie wybrać mateczkę same. No, te z kolei są inne pszczoły, cichutkie, w tym drugim uru, trochę dymu damy. Jak to się jeszcze leci.
Proszę, 20 minut. Ta rodzina wygląda w ten sposób. Pszczółki są tutaj uwiązane. Tu jest pusto. Tutaj są też pszczółki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na siedmiu uliczkach. Korpus cały zapakowany. Zobaczymy, co zabrać. Jeżeli będzie coś do zabrania, to ja to zabiorę. A jak nie, to po prostu na tym korpusie zrobię 10 ramek i tą rodzinę postawię tutaj. Zobaczę tylko, czy mam gazetę. Jak nie, to położymy chustę i z odkrytym narożnikiem. Ale muszę to przygotować, muszę to oskrobać. Oj, daj mi to na mnie. Muszę to trochę oskrobać, żeby było miejsce zrobić. Okej. Te są cichutkie, jedna. Słyszę buczy w głowie. No, uciekaj. Ramki takie, przejściówki. Jedna część moich, część jest z zakupionym odkładów, jeszcze pomieszane, tak systematycznie są likwidowane. Powybieramy to. Będzie na... na węzeł w następnym roku. W tym roku mam już wszystko wytopione. Okay. Ja muszę kolejny raz odłożyć tutaj gdzieś z boku. Spróbuję to postawić tak, żeby